Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Dzień dobry, panie premierze, witam. Witam, dzień dobry. Wczoraj stanęła produkcja w stoczni. Pro, protestowali stoczniowcy, bo mają już dość wypłat na raty. Oni właśnie dostają na raty pensje albo nie dostają, a zarząd firmy się boksuje z Agencją Rozwoju Przemysłu. Pan pat przygląda się trochę tej sytuacji w stoczni i co ona na musi upaść? Uważam, że właścicielskim to jest minister skarbu. Ta Tam prawda. jest problem taki, że. Nie do końca nasz partner ukraiński spełniły się jego oczekiwania biznesowe, bo cały biznes miał polegać na tym, że polska dobra stocznia ze świetnymi inżynierami i pracownikami, ukraińska tańsza Stal i uda się w tym kryzysie europejskiego przemysłu stoczniowego znaleźć niszę i kontynuować zadania. No, od jakiegoś czasu, kiedy okazało się, że partner ukraiński nie wywiązuje się swoich zobowiązań. No, Partner wciągał Agencję Rozwoju Przemysłu i oczekiwał dalszego wsparcia, prawda? A jednocześnie mieliśmy sygnały, że od strony biznesowej nie radzi sobie w tym. Ale pani premierze, to znaczy, nie można dać się wciągać? Nie, no to jest, wie pani, no nie może być tak, że kolejne pół roku czy rok ukraiński właściciel stoczni będzie podtrzymywał produkcję na koszt polskiego podatnika i de facto agencji. Przemysłu. W związku z tym polecam zaproszenie tutaj stosownego wicemista Skarbu, który zapytać wyjaśni, czy albo tak, czy, Dobrze. Czy to jest trochę tak, że politycy położyli przysłowiowy krzyżyk nie, na Stoczni Gdańsk, nie, ale to że pani... popierają także agencja rządowa i firmy powiązane z rządem popierają już jakby zupełnie inny pomysł na stocznie, ja, a nie stoczni Gdańsk? To nie jest, ja się, że to nie tylko jest historyczne nasze wspólne zobowiązanie wobec przecież w przyszłym roku mamy. 25-lecie polskiej transformacji, tej wielkiej przemiany, która odmieniła oblicze naszego świata i tego w Polsce i tego w Europie, 15-lecie obecności NATO, 10-lecie obecności w Unii Europejskiej, choćby w tym wymiarze symbolicznym. Polscy politycy, bez względu na legitymację, chcieliby, żeby ta stocznia żyła, żeby Ludzie pracowali, żeby dawała chleb ludziom i płaciła stosowne podatki. Wydaje się, że tutaj ewidentne błędy leżą po stronie inwestora ukraińskiego. Panie premierze, pan apelował o przywrócenie dialogu, bo sam pan mówił, że zwykli ludzie jeszcze ożywienia gospodarczego nie odczuwają. O przywrócenie dialogu, mamy... jak rozumiem, także w kontekście tego, co się dzieje na linii związki zawodowe. Rząd. Bo mamy po prostu mamy bardzo różne oceny, które do siebie zupełnie nie przystają. Ekonomiści, choćby we wczorajszych wypowiedziach na znanym forum, czy przedwczorajszym, yy, mówią bardzo wyraźnie: jest trwałe już ożywienie w polskiej gospodarce. Na kongresie czy forum w Krynicy premier ogłosił zakończenie kryzysu, przejście do fazy ożywienia już gospodarki europejskiej. Ja jestem bardziej wstrzymiźliwy, bo patrzę na to także jeszcze. Kontynuacja dramatu Syrii spowoduje zwiększenie o 20 czy 30 dolarów za baryłkę ceny ropy, i takie kraje jak nasz może się okazać, że przejdą w fazę niestety nie tego dynamicznego ożywienia, którego bardzo chcemy, tylko w fazę znowu spowolnienia na poziomie tam 0,5-1,5% PKB. Trzy kraje europejskie duże, których gospodarki są jeszcze przed nami: Włochy, Francja. I Hiszpania znajdują się w dramatycznie trudnej sytuacji. Popatrzmy Ale chcę na statystyki. Że związkowcy powinni to nie, tylko to po prostu pokazuje, że pomiędzy ocenami polityków, którzy jak są w opozycji, to czarno kraczą i mówią, że w Polsce nic się nie udaje, a jak są w koalicji, to łapią się każdego sygnału ze świata czy z Europy, że ożywienie już jest pewne, a także ta stara prawda mówi wprost, że musimy mieć minimum 3,5% wzrost PKB, żeby to było odczuwalne dla minimum połowy. Polskich gospodarstw domowych. No więc te ostatnie tygodnie, miesiące czy kwartały to po pierwszym mało udanym kwartale wreszcie jest ożywienie, ale przypomnę, że eksport jako główna siła tworzenia nowych miejsc pracy, poprawiania koniunktury i utrzymywania polskiego PKB jest to za mało, że jeszcze musi dojść do tego inwestycje i muszę iść racjonalne pobudzanie konsumpcji. Stąd ja jeżdżę gdzie tylko mogę, spotykam się z różnymi środowiskami. I bronię jak mogę dobrego imienia i ruchu związkowego, a przed ruchem związkowym pracodawców, bo myślę, że tutaj też ta czarno-białe myślenie w kategoriach, że to, to krwiopijcy kapitaliści albo nomenklatura, która się uwłaszczyła w ustach jednego polityka, jest po prostu niesprawiedliwa. Dobrze, ale kto dzisiaj się musi spotkać i gdzie ale jest to pół drogi? Wie pani, moje pół drogi to jest takie, że ja stale prowadzę dialog, stąd między innymi po pierwsze powołałem zespół do monitorowania praktycznych skutków tego elastycznego czasu pracy i tutaj zapraszam ekspertów strony związkowej, pracodawców, a także PIP, Polską Państwową Inspekcję Pracy, do tego, żeśmy monitorowali każdy przypadek. Jeśli po roku Okaże się, że to narzędzie będzie nadużywane przez pracodawców. To nie minister pracy w imieniu związkowców, obywateli, pracobiorców, ale minister gospodarki przyniesie do rządu i parlamentu korektę tego rozwiązania. To jest dla mnie oczywiste. Druga sprawa bardzo istotna. Przedwczoraj powołałem bardzo potrzebny z praktyków, z sądownictwa, z obszaru mediacji, dlatego, że mamy w, w sądach gospodarczych prawie 960, jak dobrze pamiętam, tysięcy spraw, często bardzo zaległych, które są kulą nogi, a mamy tylko 3 tysiące spraw, które zostały problemy. Na osi kontaktów gospodarczych zostały rozwiązane poprzez mediację. Ale wie pan, że gdyby Czy... siedział tu dzisiaj związkowiec, to powiedziałby, że może pan i powołuje taką ale, pani... ale on tu potrzebuje konkretnych ale... zapewnień decyzji? Nie, no to bardzo proszę. Konkretne zapewnienie decyzji są takie, że prowadzimy dialog także na poziomie poszczególnych zakładów pracy, poszczególnych branż. Rozumiem, że nie spełnię oczekiwania ruchu związkowego z ostatnich manifestacji, żeby ten rząd wyrzucić na śmietnik historii. Bo nie wyrzucaniem na śmietnik historii kogokolwiek zmienia się sytuacja na rynku pracy mam świadomość, że dzisiaj jest potrzeba jak nigdy dotąd racjonalność i wspólnota działania także pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami w tym i ruchem związkowym. Przeciwstawiłem czy to musi być komisja się może to przeciwstawiłem to może być się inaczej? zdecydowanie przeciwstawiłem się tym pomysłom, żeby dokręcać śrubę związkowcom, a były takie, choćby w niektórych kręgach poselskich takie pomysły. I wiem bardzo wyraźnie, że mam odwagę nie tylko iść do związkowców i bronić dobrego imienia przedsiębiorców, ale idąc na spotkanie z przedsiębiorcami, z mojej inicjatywy bronić Dobrego imienia związków A to może pan powinien stanąć Dobra, na, na czele Komisji Trójstronnej. Ale zwracam uwagę, że doprowadziliśmy do wypaczenia istoty Komisji Trójstronnej, bo zrobiliśmy z niej ring, w której z jednej strony pracodawcy, z drugiej strony związkowcy walczą z rządem. A przecież istota Komisji Trójstronnej miała polegać na tym, że to miały być ciało budujące mediacje pomiędzy skrajnymi, często dalekimi od siebie oczekiwaniami świata pracodawców, ze światem ale to myśli pan, że formuła się a rząd wdępała? miał występować. No wie pani, do formuły też potrzeba postaw. Otóż ja twierdzę, że mamy nie do czynienia z kryzysem społeczno-gospodarczym naszego świata, wobec tej niepewności, ale mamy do czynienia z kryzysem postaw. Jeśli nie potrafimy wyeksponować tego, co nas Polaków przede wszystkim łączy, tylko ciągle eksponujemy to, co nas dzieli zakładamy, że jeżeli jest jakiś mechanizm trochę innych rozwiązań, choćby w obszarze innego, inny warunków funkcjonowania sektoru BPO. Polska stała się trzecim po Indiach i Malezji sektorem, w którym przybyło 60 tysięcy miejsc pracy, obsługi na odległość, pracy na odległość w internecie, obsługi wielkich firm i korporacji. Ci pracownicy, którzy idą do pracy muszą się spodziewać tego, że pracują w czasie realnym i Tokio i San Francisco. No to jest pytanie, czy można w takim razie za ich pracę na trzecią zmianę, za pracę w sobotę i w niedzielę, tak jak to w tradycyjnych branżach wynagradzać. No To jest pytanie także do związkowców: czy my chcemy tych 60 tysięcy miejsc pracy za rok, za półtora, czy też ich nie chcemy, bo okaże się, że za chwilę nie będziemy konkurencyjni, a staliśmy się hubem, nie tylko już w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w Europie tego rodzaju pracy. I myślę, że wiele ośrodków akademickich, wiele zdolnej młodzieży, szczególnie młodych dziewcząt. Które znają trochę angielski, douczą się i znają komputer, mogłoby obsługiwać wielkie korporacje za przyzwoistą pensję z ZUS-em. Uwaga, odpowiedzialność za te procesy nie spoczywa tylko na mnie, na polityku, ministra gospodarki, także na stronie społecznej, bo jeżeli będziemy traktować to i zapomnieć, że bardzo ważna jest konkurencyjność polskiej gospodarki, a mówimy to po moich licznych spotkaniach tu na targach, Trako, jaka jest nowa oferta. Wychodzimy na rynek poza. Polska PESA, Polski Newak, polskie inne firmy nie tylko skutecznie bronią się rynku krajowym, ale także bardzo dużo eksportują. A jej ciągle słowem, które robiło karierę w ostatnich kilkunastu miesiącach, to była innowacyjność. A przypomnę, że teraz nie słowem, ale kluczowym znaczeniem jest to, czy jesteśmy konkurencyjni. Także w zakresie kosztów, kosztów energii, racjonalności zachowań w przestrzeni globalnej I nie tylko jedno. To zatrzymajmy się przy słowo energia. Czy kiedy. I gdzie będzie budowana elektrownia atomowa, panie premierze? W przyszłym tygodniu, na zamykającym dyskusję wewnętrzną ze wstępnymi ustaleniami z zespołu energetycznego, którym dowodzę, który w sposób utajniony zajmuje się strategiami, analizami, także w obecności kilku konstytucyjnych premierów, najczęściej także z obecności premiera Tuska, resort gospodarki jest poddać nie tylko rządowej, resortowej, ale pod opinię publiczną domknięty już program polityki jądrowej. W jest wyraźnie napisane, że jeśli chcemy mieć energię jądrową, decyzja, pozwolenie na budowę pierwszego bloku energetycznego musi zapaść najwcześniej, najpóźniej w roku 2017. W tej chwili jesteśmy na etapie wyłaniania, badania lokalizacji i studium wykonalności projektu, w tym oddziaływania na środowisko. Czyli to opracowanie będzie zawierało terminy, ale nie, tak. niekoniecznie będzie zawierało lokalizację? Nie, no to lokalizacja, decyzja o lokalizacji będzie pochodną decyzji politycznej, o tym, że przystępujemy do realizacji już programu, a wskazanie musi się opierać nie na decyzji politycznej, nie na oczekiwaniach mieszkańców, tylko na popartych bardzo rozległymi badami geologicznymi, transportowymi, bezpieczeństwa, kwestiami chłodzenia, etc. etc. po kieszymie. Wiemy o tym, że tutaj te mechanizmy nie tylko w przestrzeni polskiej, ale europejskiej, obronne bezpieczeństwa znacznie podnoszające koszty muszą być wdrożone. Cierpliwości za tydzień. Dokument nie tylko zostanie przesłany do konsultacji, ale także w całości zaprezentowany. On pokazuje scenariusze miksu energetycznego w Polsce: ile w roku 2020, 2025, 2030 powinniśmy mieć energii jądrowej, ile z OZE, ile możemy i będziemy mieli, mieli z węgla i, czy, z i, i z łupków też wpisujemy bardzo wyraźnie. A nie obawia się Pan, że Bruksela ostatecznie i tak przyblokuje te łupki? No, pamiętajmy o tym, że Bruksela to także my. W związku z tym te kraje, które mają inne miksy energetyczne i poszły w inną energię, choćby Francja twierdzi, że ma energię najtańszą w Europie, przynajmniej tańszą o 30% od niemieckiej. Tylko jak wypomniałem pani minister współpracy z gospodarczej zagranicznej, zagraniczną, że mają niewyliczone koszty utylizacji tych elektrowni z przełomu lat 60 i 70 -tych, które zostają wyłączone z użytkowania, to się lekko zdziwiła, więc... Chcę powiedzieć z całą mocą, że bardzo kompetentnie ze z zespołem współpracowników mamy przeanalizowane różne scenariusze, stąd między innymi w imieniu Polski, także w debacie publicznej, także w debacie na konferencji klimatycznej, która będzie 11 listopada, gdzie chcę, żeby byli nie tylko ekolodzy i politycy, ale żeby byli przedstawiciele sektora przemysłowego, dlatego, że w tych trzech dotychczasowych razy 20 w pakiecie klimatyczno-energetycznym dotyczącym emisji do atmosfery CO2, ograniczenia energochłonności i udziału w OZE, trzeba dać czwarty i piąty. Czwarty i tu cieszę, że mam wsparcie pełne komisarza od spraw przemysłu Pana Tajaniego, to jest minimum 20% PKB przemysłów, PKB ogólnoeuropejskim. I piąte najważniejsze, co przekładam z całą mocą także pod debatę publiczną. Otóż te czynniki klimatyczno-energetyczne muszą także wiązać się z konkurencyjnością gospodarki, a dzisiaj w skali globalnej fundamentem tej konkurencyjności jest cena energii. I Ale mówię, też w ciągu że do roku tym... 2020 powinniśmy obniżyć w całej Europie średnio cenę energii elektrycznej o 20%. A czy w jakim sensie na szczycie klimatycznym też może być takie zdecydowane starcie, jeśli chodzi o łupki? Myślę, że, chce pan to myślę, że, myślę że, że tak, dlatego że nie tylko ci, którzy dostarczają spore części surowców energetycznych do Polski, ale także kraje, które przyjęły inne rozwiązania. Wyraźnie nie chcą, aby Europa Środkowo-Wschodnia mogła skorzystać z tego nowego źródła. Trzeba pamiętać o tym, że w tych odwiertach, które coraz więcej ich robimy, przy okazji porządkujemy i okołatwialniamy mapę zasobów geologicznych Polski. Proszę zwrócić uwagę, że w czasie poszukiwań jeden z koncesjonariuszy na poszukiwanie zasobów miedzi w Polsce znalazł bardzo ciekawe złoża ropy naftowej niedaleko Zielonej Góry. Potwierdziły się udokumentowane już odwiertami informacje o tym, że jeszcze Polska Ziemia ma sporo gazu naturalnego. W związku z tym przypomnę, że mamy już 40, że 1 czy 40 odwiertów, z czego zdaniem tych wiercących 16 jest interesujące z punktu widzenia. Przemysłowej eksploatacji, Nasz Ale nie lotwór... chce mi pan Powiedzieć, że nawet jeśli łupki nam nie wyjdą, to i tak to nie, zrobimy nie, sobie porządek przy okazji. Ale, ale wie Pani, to, to nie jest kwestia, że nam nie wyjdą. Decyzja polskiego rządu i myślę nie tylko opinii publicznej jest taka, że chcemy sięgać do nowych źródeł energetycznych, bo polską ambicją jest suwerenność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, i tak jak dotąd chcemy być nie tylko wytwórcą netto energii, ale eksporterem. Mało kto o tym wie, że także dzisiaj Polska w za to półrocze wyeksportowaliśmy nadwyżkę energii za ponad 300 milionów złotych. To jest duża, duże środki. Stąd obok modernizacji wytwarzania energetyki, wymieniania w starym energetyce węglowej z węgla brunatnego i węgla kamiennego, piece na najnowszej efektywności. W Kozienicach to będzie piec o skuteczności spalania ponad 45%. No myślimy także o OZE. Za chwilę minister Pietrewicz pokaże projekt ustawy. Przedstawiliśmy założenia. Pewnie także do Radia Gdańsk dotarła obszerna moja prezentacja w tym zakresie. Polecam, koncentrujemy się na źródłach surowcach krajowych, promujemy energetykę odnawialną i, postawmy i chcemy, aby yy, dodatkowo obok prosumenckich wspomagających nasze dochody gospodarstw domowych tam gdzie są możliwości tam gdzie są dachy tam gdzie są nieruchomości także wprowadzić prosumenta zbiorowego bo chcieliśmy wesprzeć samorządy ograniczyć ich koszty i mam nadzieję że ten pomysł znajdzie zrozumienie nie tylko w polsce samorządowej ale także w całej opinii publicznej dziękuję bardzo dziękuję bardzo radio gdańsk słuchaj od rana